Zawsze posiłkuję się tym przepisem takiego pana Zenka masaża i mam jeszcze z książki Lidlowskiej skserowaną przepis Grzegorza Rusaka na kiełbasę domową. Bardzo dobry też, super ten, super przepis, to zobaczcie sobie. Zaczynamy od kutrzego wieprzowego na grubych oczkach. Teraz tłuściejsze na takiej średniej siatce. Teraz na takiej najdrobniejszej siatce będzie szła wołowina około 20% w stosunku do wieprzowiny. Tu zmieliliśmy pół kilo czosnku obranego już. Daliśmy trochę magii, teraz pieprz. Mamy 35 kilo mięsa i może zaraz kichnę. I taki pieprz. Taki pieprz gruby w sklepie z jelitami. Oj, czekajcie, nie chce mi się z masarski jakiś, ale fajny taki. Daliśmy około 8 deko tego pieprzu ziołowego. Na tą porcję 50 deko peklosoli. Peklosól taka. Około setkę cukru i jeszcze pójdzie ciepła woda, ale ile to wam powiem zaraz. Magi dzisiaj mamy tą, ale najlepsza jest ta z tej firmy Magi. Winiar też ok, aczkolwiek to jest chyba trochę inny smak. No i dobra, i teraz wyrabiamy długo, długo, aż wyrobimy. Pół kubka tego 0,7 ciepłej wody i mieszamy. No i tak wygląda nasz farsz. Zasada jest taka nasza, że zostawiamy to na noc i jutro napełniamy kiszki, wędzimy kiełbasę. Aczkolwiek no musi kilka godzin chociaż postać przed tego. Smaki muszą się wymieszać, także wiadomo, każdy ma różne tam swoje sposoby. Ja wam pokazuję, jak my robimy. Jeżeli wam się podobało, to bardzo mi miło, jeżeli zostawicie jakiś pozytywny komentarz. To na razie, pa pa!